wszystkim! W dzisiejszym odcinku odpowiadam na wasze pytania. Kurczę, dużo ich jest. Nie wiem dlaczego. Jezu, wy mnie tak lubicie? Dobra, jedziemy z koksem, panie redaktorze. O, to mam trzymać tu. O, dobra. Światło sztuczne. Kurde, to światło. To jakby... A ktoś zaświecił dwa. A to jedno miało być. Przesłuchaniu. Dobra, przesłuchanie. Dobra. Gotowy jesteś? Tak, no jasne, mam wyrok 25 lat. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku odpowiadam na wasze pytania, które zadaliście w poprzednim odcinku. Także co, panie redaktorze, tu jestem ja, a po drugiej stronie siedzi pan redaktor, który będzie mi zadawał pytania, żeby to poszło sprawniej. Ja tu nie będę czytał. Chociaż jest nowa kamera, ale ja tu... Widzę jakieś takie łyse pały tylko. Ale to mniejsza z tym. Sami ocenicie, jak to będzie wszystko wyglądało. Dobra, to jedziemy z pytaniami, panie dyrektorze. Dobra, zaczynamy od pierwszego pytania. No to jedziemy. Muchta Wuch zadał pytanie. Siema. Jak nagrywanie wpłynęło na wasze życie? Jest weselej. Jedziemy następne. Tak bez rozwinięcia? No wiecie, no zaczęło się troszkę dziać. No. Pokazaliśmy, co u nas w gospodarstwie jest. Jak wpłynęło? No ogólnie nie wpłynęło, no mniej czasu mamy wtedy, bo wiecie, trzeba nagrywać filmy jakoś tam trzy razy w tygodniu i to tak, to też troszkę tak wiecie utrudnia, ale jednak satysfakcjonuje takie pokazywanie pewnych rzeczy, co u nas się dzieje. Drugie pytanie. Kto stoi za tym, że nagrywacie i czy długo trzeba było kota namawiać? Kot, nie czyli wiem. Ty. Czyli ja? Nie, no, prekursorem... tak podjęliśmy, no ja podjąłem sam takie decyzje, no wiecie, jako też trzeba było zakupić jakiś sprzęt do tego, kamerę, pierwsza kamera, później odpowiedni komputer, żeby to tam miało jakieś ręce i nogi, bo wiecie, bo na byle jakim komputerze tego nie skroim. No i tak się zaczęło, no. Nie ma co ukrywać, że... No ty chciałeś zacząć nagrywać. No chciałem, wiecie, ja chciałem, myślałem, to już dawno skończymy z tym, ale no tak wyszło, że jeszcze ciągniemy do tej pory, no ale to dzięki wam, ciągniemy to dalej, no, ciągniemy ten wózek z tą Unią. Trzecie pytanie, co robicie w wolnej chwili? Tworzycie coś, jakieś hobby? Z góry dziękuję za odpowiedź i powodzenia wariaty. Co robimy? Wygłupiamy się czasami, można powiedzieć. Czy to jest nasze hobby? No nie wiem, wiecie co, może i tak. Niektórzy by powiedzieli, że to nasze hobby. To nagrywanie, jak to się mówi, wciąga i wciąga coraz bardziej. I tak cieszy na przykład, jak ludzie oglądają to. Degustacja szczedzików to można odciągnąć po twoje hobby? Degustacja nie. Powiem szczerze, że śledziki to były takie wyzwanie, wiecie? Ale wiecie, że niedługo nie będę to zjadał te z kichami? Też chciałbym to. Wiecie, to jest takie... Ciekawość. Sprawdzenie, tak, taka ciekawość. Wiecie, jak pooglądałem te filmy inne o tym, jak tutaj tam hykali, wiecie, no, sprawdzę sobie się, sprawdzę, zobaczę jak jest. No. Top Music. Czy myśleliście o jakiejś produkcji sadowniczej? Gospodarstwo zawsze było nastawione na tytoń, odkąd pamiętam, czyli jakieś to drugie pokolenie. O sadownictwie nawet nie myśleliśmy. Mamy kilka takich jabłoni, no tam, znaczy drzewek owocowych przeznaczonych na własne spożycie. Czy planujecie wydzierżawić lub kupić jakieś pola? Powiem tak. Nie czas na dzierżawy. Co do kupienia, to by może coś kupić można by było, ale są u nas takie zawrotne ceny, że nie wiem, czy by ktoś chciał sprzedać, nie wiem, czy ktoś chciałby kupić. Wiecie, to u nas jest taki... Wszyscy trzymają. Wszyscy trzymają, tak. Wiecie, bo sytuacja jest taka, że nikt nie chce się pozbywać, żeby nie stracić i nikt nie chce kupować, żeby za dużo po prostu nie przepłacić. O, w ten sposób. Taka niewiadoma wielka. Nawet dzierżawić? Powiem tak, co do dzierżawy, to nawet w tym roku oddałem hektar 30 dzierżawy. Do wydzierżawienia naprawdę są dużo w okolicy, nawet tutaj bliskiej okolicy, blisko mnie. Ale nie podejmuję się tego, bo naprawdę nie wiem, jaka będzie cena nawozów. Te płody rolne wszystkie są takie jakieś, powiem, te ceny, jakby to ująć, niesprecyzowane. I nie wiem, czy to się będzie opłacało. Cokolwiek robić. Wielka nie wiadomo. Naprawdę w tym, na tej wiosnie, zbliżającej się wiośnie, nie wiem, czy cokolwiek będzie robione u nas na gospodarstwie, oprócz tytoniu. Michalewski zadał pytanie. Czy planujecie uprawiać nowe uprawy? Nie. Nie planujemy żadnych upraw. Myślę o tym, żeby po prostu siać tylko poplony
i nie zbierać ich, żeby nie kosztów sobie nie narabiać. W ten sposób powiem. Ja to powiem, wiecie, no tak, ja mówię tak, jak jest. No. Nie będę mówił, że jest tak cudownie w rolnictwie, tak jak niektórzy myślą, niektórzy nagrywają, że jest tak fajnie. Nie jest tak fajnie w rolnictwie. Mogę wam powiedzieć, że nie jest tak fajnie. Jak oceniacie Ursusa? Jak na razie dobrze. Chociaż do takich ciężkich prac to się nie nadaje, ale myśmy go kupili do pracy, do uprawy tytoniu i on się dobrze tam sprawuje. Bo to jest nieduży ciągnik. Powiem, że to jest nieduży ciągnik, taki dość delikatny. O to nam chodziło, wiecie. To nie jest ciągnik do, na przykład, do, nie wiem, do Dallasu czy do czegoś tam. Zakupiliśmy do uprawy tytoniu i on się tam sprawuje. Czyli do sadzenia i... Tak, do sadzenia, uprawiania. I do pielenia. No. Mhm. Wygodny. Jest wygoda. Gówno przemawia, że to jest wygodne, bo to jednak trzeba posiedzieć parę godzin przy ściągniku. Ciapek Moc zadał pytanie. To jest inne pytanie. Kiedy remont T25? Powiem tak. Chciałem go zrobić w tym roku, ale go nie zrobię. Z tego względu, że jest brak czasu. Bo są inne, jak to się mówi, priorytety. Na przykład muszę zrobić w sadzarce nawożenie punktowe. To dla mnie jest najważniejsze w tym roku. Także z remontem chyba że wał wyskoczy bokiem. To wtedy chyba dam komuś do roboty. No. Chociaż sam bym chciał to zrobić, bo nawet tam zapoznałem się, ile tam te części kosztują z silniku. Tam nie w sumie do Władimirca nie są takie drogie części. Nawet sam zdziwiłem. No. Popatrzyłem, że można dużo rzeczy zamówić i no, samemu, najlepiej samemu zrobić. Wiecie, ja lubię samemu robić. No. Tylko jak to się mi brakuje mi czasu. Także przekładamy na następny chyba rok. I drugie pytanie. Ile pan planuje obsiać pól i obsadzić tytoniem na wiosnę? Powiem tak. Wszystkiego chyba będzie 10 hektarów. W tym 4 hektary będzie tytoniu. 4 hektary tytoniu. Będzie mniej w tym roku. Może 4,5. Powiem tak, bo w tamtym roku było 5. Ponad 5 było. W tym roku będzie 4. No 4,5. Troszkę mniej posadzimy. Dopilnujemy lepiej tytoniu. Może obgłowimy, pokażemy jak obgłowiamy, może zapuścimy, po prostu zalejemy wierzchołki, to też dużo daje, wydajność się zwiększa. A tutaj z tymi obsiewaniami to już powiem tak, sadzimy ziemniaki na swoje potrzeby, no i owies do palenia, także to na pewno posiejemy, a te resztę uprawy to pod znakiem zapytania są. Posiane jest żyto, jest w planie gryka, ale nie wiem, czy te uprawy będziemy zbierać. Zobaczymy, zobaczę to na wiosnę, bo może będą jako poplony. Kapi zadał pytanie, jakie pan hodował zwierzęta i ile? I kiedy zakończyłeś hodowlę i z jakiej przyczyny? A kiedyś to się świniaki trzymały, słuchajcie. Kiedyś to w każdym gospodarstwie były świniaki, były krowy. U nas, powiem tak, że kiedyś... Krowy się trzymało, konia nawet. Mieliśmy konia. Jak ojciec jeszcze ten uprawiał, to jeszcze uprawialiśmy koniem. A ja tylko już jak już przyjąłem gospodarstwo, to jeszcze trzymałem świnie. A teraz wiecie jak z tymi świniami. No w regionie świnie, jak ktoś trzyma, to wiecie, to trzyma w piwnicy, bo teraz nie wolno trzymać świn. No. Tak ukradkiem każdy trzyma i nakrywa jeszcze kołdrą, żeby nie kwiczała, no, żeby sąsiad nie słyszał obok. No i taka jest u nas produkcja. Mafia Róża. Czy opłaca się produkcja tytoniu? Na razie się opłaca, ale zwiększa się koszt produkcji, bo na przykład przy nawet osiągnięciu tych 40 tysięcy hektara, to wtedy koszt produkcji tej na przykład w tamtym roku wyniósł mi około 10 tysięcy na hektar, a w tym roku już podejrzewam, że wyniesie nawet do 20 tysięcy. Podrożał prąd, podrożał opał, podrożały opryski i no nie wiem jak to będzie jeszcze z tym, ile trzeba będzie zapłacić pracownikom. Także wszystko będzie zależało jaka będzie cena prądu. W tym roku podejrzewam, że jeszcze tam ma wzrosnąć niedużo, ale jak na drugi rok będzie, to nie wiem. Także no tutaj po stronie kosztów, koszty się bardzo zwiększyły. No. Gdzie sprzedajecie tytoń? No sprzedajemy tutaj w regionie. Ja na przykład, tutaj jest chyba z 5 czy 6 firm kontraktujących. A ja ogólnie sprzedaję tutaj do Łukowej.
do firmy Łukowa Tabako, do Philip Morris w Biszczy i do Oprzy Universal. Także tych trzech firmach się trzymam. Może na drugi rok zakontraktujemy jeszcze do jednej firmy, także będziemy współpracować z czterema firmami. Ile koni ma John Deere? Pozdrawiam. John Deere ma 65 koni, on jest w takiej wersji E, czyli ekonomicznej chyba. Tam była wersja ciągników od 55 do 75 koni, także z tych 65 można zrobić 75, chyba tam przestawiając chyba dawkę paliwa na pompie. Z tego wiem, z tego co wiem. Jurek Waszka, czy myśleliście o zasianiu kukurydzy na ziarno? Powiem tak, ja już kiedyś się wypowiadałem na temat kukurydzy, także co do kukurydzy, jestem bardzo zielony, chociaż kukurydza jest żółta. Nigdy nie próbowaliśmy. Powiem tak, naprawdę ciężko jest się przestawić z jakiejś produkcji, która się produkowała przez 20 parę lat, nawet i więcej, bo ja już mówię, jestem drugim pokoleniem, także od małego dziecka już produkowaliśmy tytoń i to naprawdę o kukurydze, no też trzeba mieć jakieś pojęcie, wiecie, no to nie sztuka posiać kukurydzę i nie mieć pojęcia. I u nas nie ma takich rynków zbytu, ja mam daleko, podejrzewam, że jakieś 70 kilometrów wtedy tam można było gdzieś sprzedać, bo tutaj blisko nie ma. Borlejek zadał pytanie, czy pan zaszczepił się na Srovida 19? Nie jestem zaszczepiony na Srovida i w sumie nie zamierzam. Jakie ma pan zwierzęta oprócz rufusa i tabaczka? PS, tabaczek jest bardzo słodki. Oprócz rufusa i tabaczka mamy jeszcze dwa koty. Mieliśmy trzy koty. Jeden nam zaginął. Jeszcze jest kotka, czyli ich mama i jeden rudas. Były dwa rudasy, teraz jeden rudas. Był rudas i mleczny. Także został mleczny, rudas mleczny, tylko przepadł. Rudas przepadł, nie wiem. Najlepiej ja bym chciał, żeby kogoś się tam, no może ktoś go przygarnął. No. Szkoda, fajny był. Hibi Fishing, pytanko do Q&A. Czy planuje pan zakupić trochę hektarów ziemi? Powiem tak, chciałbym, bo ziemia jednak ma swoją wartość, ale u nas jest tak bardzo ciężko cokolwiek zakupić, że w sumie to jest, można powiedzieć, nieosiągalne. I teraz na te czasy, to raczej nikt by nie chciał się chyba tej ziemi pozbywać, bo niepewne czasy są. Nie wiadomo, może każdy... Powiem tak, u nas bardzo trudno jest kupić i bardzo... Może sprzedać jest łatwo, ale kupić jest trudno u nas ziemi. Mam takie przymiarki w pewnych miejscach, ale ja muszę jednak czekać, no bo tam takie sprawy się toczą. Drugie pytanie. Ile oleju zabiera turów w John Deere? Nie wiem, nie sprawdzałem. Słuchajcie, to chyba jest do wyliczenia. Nigdy nie myślałem o tym. Ja wiem, że on tam ze skrzyni pobiera, tam jest zbiornik w skrzyni biegów, że przekładniowy i hydrauliczny to jest jeden olej. No nie wiem, to trzeba jakoś przeliczyć chyba pojemność tych siłowników. Także nigdy nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. Artur Michalski. Panie Krzysztofie, proponuję nagrać chociaż jeden odcinek bardziej ekstremalny. Morsowanie. Może ma pan w okolicy jakiś staw, oczko wodne albo jakąś dużą wannę. Będzie wspaniały odcinek. Pora roku odpowiednia, mniej zajęć w gospodarstwie, może z prezesową. No tak, jest fajnie. Wiecie, mam taki pomysł, tak jak... Wiecie, no jak kiedyś Apator morsował w wannie, no też sobie przygotowałem, szczerze mówiąc, wannę. Może później ją pokażemy. Nalana jest wodą. No ale wiecie co, no troszkę się lękam. No, jakiś taki giotki jestem. Kurczę, żebym jakiś paraliżu nie dostał. No ostatnio jakieś, no bolą mnie ten, no nogi mnie bolą, no po tym Srovidzie, nie wiem. Tak może pewno się strzyma. Zobaczę, może jeszcze będą mrozy, także. Nie, ale przygotowane jest. Pokażemy, że jest przygotowane, żeby tam nikt nie myślał. No. Ale pan redaktor też się boi, żebym czasem nie wstał później. Nie chcę, żebyś sztywny był. Jachu zadał pytanie. Panie prezesie, co hodować? Świnie do likwidacji i się zastanawiam, jaka droga będzie najlepsza. Pozdrawiam. No wiecie, no naprawdę trudno komuś coś doradzić, bo czas jest naprawdę nieodpowiedni. Nie wiadomo, co będzie z trzodą chlewną. Nie wiadomo, co będzie z produkcją mleka, nie wiadomo, co będzie z produkcją, nie wiem, zwierzęcą, taką ogólną, chodzi o byki. Trudno, wiecie, no jak Unia zaczyna zaglądać do dupy krowom, co oni tam wypierdują, jakiś dwutlenek węgla, no powiem, że może dojść do tego, że będzie zakaz produkcji, znaczy zakaz trzymania zwierząt, no. Nie wiem, naprawdę ciężkie czasy, żeby coś komuś doradzić. Nie sztuka, nie wiem, chyba że ktoś ma jakieś tam miejsce do hodowli już gotowe, no to może spróbować, ale
Żeby coś komuś doradzić, to naprawdę jest mi trudno i nie chciałbym, żeby ktoś się wzorował na moim doradzaniu, bo nie wiadomo, co będzie, naprawdę, nie wiadomo, co będzie. Damian Krajnik, gdzie kupić sezonki tabaki i kiedy je sadzić? Ile można posiadać na własny użytek? Tego, co chyba się orientuję, nie wolno mieć nic chyba na własny użytek. Sezonka też już jest, nie wiem, akcyzowana, czy jak to się nazywa. Powiem, że to jest dość specyficzna roślina, która jest bardzo kontrolowana przez, no nie wiem, przez państwo. No, to trzeba wszystko zgłaszać do KOWR-u, także no nie odpowiem na to pytanie tak konkretnie, bo sam nie orientuję się. Ja po prostu zgłaszam to, mam kontraktację z firmami, mam umowę z grupą producencką. Grupa producencka mi wszystko załatwia, także ja tutaj w sumie mało co robię. No, jedynie co wysyłam gotowe dokumenty do KOWR-u. ADRT, Awe, dwa pytania. Co z tym spychaczem, który byliście oglądać? Spychacz, no podobał mi się, ale powiem szczerze, że no, właściciela nie było, bo był za granicą. No, był dość, trudno było go odpalić, nawet żeśmy go nie sprawdzili wtedy. Powiem tak, mam takie plany, żeby zakupić koparkę, ładowarkę. Już tak już myślę, może nie gąsienicową, może jednak kołową, ale jest w planie. No choć tutaj mam takie duże są opory ze względu na, że prezesowa dużo ma tam, no nie zgadza się z moim zakupem. No pan prezes, raczej pan prezes, pan redaktor też coś bąka, że to wydane pieniądze. No mnie by się przydała, no słuchajcie, mam parę korzeni do wyrywania. Troszkę muszę podrównać, zasypać tego. Wiecie, no ceny teraz będą, usługi będą drogie, no zawsze to swoje, no. Zawsze miałoby nawet spełnić jako ciągnik. Później można było przecież jako ciągnik używać, no. Nie wymaga, no załóżmy jakiejś rejestracji czy coś, no to jest koparka, ładowarka. Coś planujemy, zobaczymy. Coś może, jak coś się znajdzie fajnego i blisko, to zakupimy. Czy wolisz bardziej kołowo niż tak, gąsienicowo? Tak, nie, gąsienicowa to tak. Ale ze względu na wagę, czy? Ze względu na wagę i przemieszczanie. Czy można wysłać do was paczkę? No znaczy nie, znaczy... Chyba, że przygotuję skrytkę jakoś pocztową. No znaczy... Nie... Damy znać, jak będzie można. No może damy znać, ale na razie nie stosujemy takich, na przykład no, nie udzielamy się jakoś tam publicznie, no nie przyjmujemy takich gości, żeby tam ktoś przyjechał. No na razie tego nie robimy. No. Ja chciałbyś tak nagrać odcinek z otwierania paczek? No... Powiem tak, że... Otwierania konserw? Nie, no to konserwa to co innego, no także na razie wstrzymujemy się od paczek od widzów. No. Magikan, pytanie. Czy jest szansa na crossa z uniwersum szkolnej 17? Chodzi o tego, jak on się nazywa? Konowicza, tak? Chyba tak. Nie, no ja nawet nie wiem, gdzie Konowicz mieszka, no fajny gość, nie powiem, no lubię go czasami oglądać, pośmiać się lubię, no fajny gość, nie powiem, ma jaja. Sposób. Marcin Bycion. Gdyby nie prezesowa, która pokazała ci właściwą drogę życia, co byś w życiu robił? Wiecie, pewno bym grał na YouTubie, jak ten, no, Wiesław Szywka, bym był Krzysztof Dratewka. No, w dzisiejszym odcinku będziemy degustować alkohole. Jakie będziemy degustować alkohole? Oczywiście wysokoprocentowe. No to co, zaczynamy od pierwszej pozycji. No. Także pokażemy i to, no. Kamilec, mam pytanie. Co trzeba spełnić, aby założyć plantację tytoniu? Pozdrawiam. No, trzeba zakontraktować, trzeba zgłosić to do KOWR-u. No i jak to się mówi, przynależeć do grupy producenckiej, chociaż niektórzy nie należą do grupy producenckiej. No i to wszystko, no. Nie trzeba mieć synek. A kontraktacja zawiera się do 15 marca. Czyli trzeba się zdecydować do 15 marca. Tak, do 15 marca, żeby zawrzeć kontraktację. No, przez grupę lub indywidualnie do... Czyli najpierw do KOWR-u. No a później się zgłaszę do KOWR-u. Pierwsze trzeba zawrzeć umowę z firmą. Ale nie trzeba. A żeby dostać kontraktację. Tak. Czy kontaktujesz jakiś tonarz? Tak, kontaktujesz jakiś tonarz w jakiejś firmie i wtedy dokumenty składasz do KOWR-u. A jeśli na przykład masz nieurodzaj danego roku? No to ty się zgłaszę też do KOWR-u. A czy ja zgłaszam to do grupy producenckiej, że składam takie oświadczenie, że ze względu na jakieś choroby, czy no nie wiem, czy wymoknięcia, czy grat, nie będę miał tego tonarzu, co zakontaktowałem. No i oni to uwzględniają. Nie wiem, nigdy nie miałem jakiejś komisji. No. A jak wyjątkowo dużo ci się... No to też trzeba dokontraktować i też trzeba złożyć dokumenty do KOWR-u o zwiększenie kontraktacji. Coś mnie się grzeje tak około 10. Nie wiem czemu, nie wiem, który dzień grzeje. Czym nowsza, tym gorsza. No dobra, to tak jak wszystko. No. Nadkolor jest lepszy, mi się zdaje, w tej GoPro 8. Albo mam jakieś ustawienia niedostosowane, albo nie wiem.
Dobra, ruszamy dalej. GR Kolonia, witam. Miał pan kiedyś pokazać tą oborę, co hodował świnie i inne zwierzęta? Oraz czy kiedyś jeszcze pan wróci do hodowli? Znaczy tam chyba nie ma co pokazywać, bo tam mam takie stare meble. Oczywiście no te moje dwa motory, które tam miałem. Rozebrane silniki. Ja to chcę kiedyś to po prostu poskładać, jak będę miał czas. Tak sobie zawsze myślałem, że wygospodaruję sobie jakiś tam jeden dzień w tygodniu, ale tak na razie jest ciężko. Nie, także będą nagrania z tego pomieszczenia, także spokojnie. Tam podczas remontu grubogryzarki jest ukazane. Tak, ale to nagramy jeszcze, to muszę ten porządek zrobić, no tam taki syf, że naprawdę. Bo to była taka porządna, miałeś te poidła. Tak, ja tam pokażę, no mogę nawet pokazać, jak to tam było wszystko zorganizowane. No. Krzychu z Polski. Czy jesteś zadowolony ze swojego dotychczasowego życia i osiągnięć? No powiem tak, jestem zadowolony, bo jak to się mówi, no może dużo nie osiągnąłem, ale jestem zadowolony z tego. No, najważniejsze mi się zdaje wszystkim tym, co się robi, to że się lubi to robić, że człowiek jest zdrowy, nie choruje. No i a to jakoś leci. No. Wiecie, no, biznesmenem nie wiadomo, nie zostanę. Jako rolnik byle jaki, jakoś tam ciągnę no, te sanie. Teraz jako influencer. Drugie, jakie masz wykształcenie? No ja mam wykształcenie średnie, no bo jestem policjantem zawodowym. Z wykształcenia jesteś? Mechanik kierowca. Mechanik? Nie lubię mechaniki, nie mam pamięci do mechaniki, ale dobrze, że kamery sobie to nagrywam i później odtwarzam sam. No. To no, nie idzie nagrywanie. No na sucho nie pójdzie! Rudolf J.P. zadał pytanie. Kto wpadł na pomysł nagrywania? No głównym jakimś takim... pomysłowcem tego pomysłu to byłem ja. Chociaż pan redaktor kiedyś, jakby młody, chciał być zawsze youtuberem. A ja zawsze mówiłem, że będziesz, no już nie powiem jak, dobra. No i tak się zaczęło. No, zakupiliśmy kamerę, no. Pan redaktor podłapał temat, no. I dobrze się sprawdza tym. Piotr Pa zadał pytanie. Czy masz pszczoły i czy zajmowałeś się kiedykolwiek pszczelarstwem? Dobra, moi drodzy, z tymi pszczołami to było tak. Wiecie, no. Nie wiem. Ja strasznie nie lubię pszczół. Nie wiem, może kogoś tam urażam. Ktoś jakimś jest naprawdę pszczelarzem z tym, nie wiem, zamiłowania. No moi drodzy, ja pszczół strasznie nie lubię. Jako młody chłopak w wieku 10 lat, 9, ja byłem tak kąszony tymi pszczołami, że naprawdę ja jak przyszło i to w szczególności tak pod koniec sierpnia, jak trzeba było iść do szkoły, ja to miałem zawsze... Ja zawsze puchłem i tak tu mnie napuchały oczy. Co roku, wiecie, no co roku mnie tak pszczoły rządziły. Naprawdę, mam uraz. Mam uraz na przykład do tych pszczół, że ktoś mówi, że pszczoła nie... Ktoś się wypowiedział nawet, że pszczoła nie atakuje bez powodu. Słuchajcie, ja tam też do tych uli nie szedłem. Mnie pszczoły atakowały bez powodu. Chyba mnie nie lubią, no. Także nie mam tego zamiłowania. Wiem, że naprawdę niektórzy lubią te pszczoły. Ja mam uraz. Może nasz starość byś chciał spróbować. Nie. Nie, ja mam... Ja się boję pszczół. A mnie pszczoły nie lubią. Edek z Gredek. Od którego roku sadzicie tytoń i ile koni ma Ursus? Powiem tak, od którego roku... W sumie można powiedzieć, że całe życie, bo ja jako drugie pokolenie to od dzieciństwa miałem styczność z tytoniem. No pewno ojciec sadził gdzieś pewno od 80-tych lat, a ja tak już na większą skalę to od, mi się zdaje, że od 2010 roku już tak sadziliśmy troszkę więcej. No. Tak zajęliśmy się konkretnie. Wtedy też rzuciłeś etat? Później po paru latach po prostu już zrezygnowałem z pracy na etacie. Zająłem się tytoniem. No, zrezygnowałem. Sami ze mnie zrezygnowali. Zadowolony jesteś z tego? Do tej pory tak, ale co dalej będzie, to nie wiem. Ile koni ma Ursus? 50 nie, niby, no. Koni. 50, no. Dobra, sam ja. Krzysiu, prosiłem o test samym owsem. Zrobisz? Podajnik do samego owsa jest specjalny. Wiem, że są piece na sam owies. Ja spróbuję zrobić taki test, dobra. Jak to się mówi? Może troszkę później, trzeba troszkę będzie poczekać, a troszkę się zrobić cieplej. Na razie planujemy test z ekogroszku i z peletu, a później spróbujemy zrobić test na samym owsie. To poświęcimy tam jakiś jeden dzień, zobaczymy. Zobaczymy, powiem że szczerze, że nawet nie wiem, czy samym owsem pójdzie, ale no, jak to się mówi, sprawdzimy.
Jako groszek od firmy najlepszych jako groszek. No tak, tak. No film, a to już niedługo się ukaże film. Kiedy live jakiś? Powiem tak, ja do live'u chyba nie mam jakichś takich predyspozycji. No może nie potrafię tego robić. Nie, no wiecie, live trzeba umieć zrobić. Jak mam takie zrobić byle jaki, to lepiej tam się nie... Czy chciałbyś jakiś tematyczny zrobić? Tak, tematyczny, konkretny. Pepe, jebać, no Bydgoszcz. Chciałby pan mieć trój? Kołowca. Dzika. Dzika. Powiem tak, fajna maszyna, bo taki jednonapędowy z jednym kołem dostawianym, tam różne tam są urządzenia takie dostawiane, czy przyczepka, czy jakiś tam pług, czy coś. No, fajna rzecz, ale nigdy nie miałem tego. I tak powiem, że tak trzeba było poszukać, ale nigdy tak nie szukałem tego. No. To trzeba mieć czas, wiecie, żeby tam taki zajmować się takimi rzeczami. No. Ale fajna rzecz. Wygląda pan jak Łukaszenka. Dzięki. Wiecie, nagramy niedługo film z Łukaszenką. No. A ja znam takiego gościa, co wygląda jak Putin. Będzie sam raz. Tylko nie wiem, czy się zgodzi nagrywać. Dawid C363P. Zaszczepisz się lub jesteś zaszczepiony na 19? Powiem tak, nie jestem zaszczepiony i nie zamierzam się zaszczepić. Ja uważam, że niedługo to wszystko wygaśnie. Jakie ma pan zwierzęta domowe i jaki mają wiek? 2 psy i 2 koty. No a z wiekiem to troszkę to musiałbym się przygotować. Rufus ma chyba 3 lata. Ten tabak ma ze 3 miesiące. A stara kotka to ma, wiem, kurczę, z 7-8 lat? Więcej chyba. A rudas mleczny ma... 2-3. No kotka ma... Rok. Ponad 10. Kotka już ma ponad 10 lat, no. Mhm. Ulubione kanały na YouTube. I dlaczego akurat te? Powiem tak, no jest parę kanałów, które tam śledzę, nie powiem. Lubię oglądać te duże, lubię oglądać te swoje regionalne. Na przykład z tych dużych kanałów to jest no, Joker, Jarek Ogarek, Kula, kto tam jeszcze? Szoko 12. A takich nawet oglądam takie troszkę mniejsze, takie bym powiedział moje regionalne, tak jak Agro Lovers. Oni przecież nagrywają Styszowiec niedaleko mnie. Ignaś z Zamościa, chyba Stary Zamość i chyba tutaj, i jeszcze kto tam jeszcze? I ten, chyba z Hrubieszowa jest Perkins, no, z Hrubieszowa. Także tutaj moje lokalne takie ten. No i Kazik Kaszebę jeszcze oglądam. No takie, no i muzyka na gospodarstwie. A, i muzyk na gospodarstwie. Takie, no, też, no, zainteresowałem. Bo oglądam, bo tak ogólnie ja tu nie mam programu żadnych. Ja tylko oglądam YouTube. Także jak przychodzę wieczorem gdzieś koło 9 godziny, to przelecę wszystkie kanały, czy ktoś coś nagram. No. Ogólnie to, co pamiętam, no. Na pewno jeszcze lubię oglądać takie kanały. Czekamy które... cały czas na Chorosia. A, no, to też zaczęło. Choroś przecież był ten, który zakończył swoją karierę, jak on się nazywał? Damianos, nie, ten drugi. Machorowy gość, który też nagrywał tytoń, zaczął nagrywać, chociaż może więcej miałby do pokazania jak ja. No ale tak, no dużo kanałów jest takich, no. Też lubię takich kanałów, to coś można się nauczyć z nich, no bo wiecie, z mojego to kanału to się nic nie nauczyć. Na jakieś inne kanały polityczne? No ale to o polityce chyba nie będziemy rozmawiać. No ulubione kanały na YouTubie. No mam te swoje też polityczne. No, nie to możesz się pochwalić, co oglądasz. Aj, eksperta Bentleyo. Fila koniecznego. Dobra. Tylko szybciej. Kurwa. Dawaj. Jedzie! To już było. Pytanie Q&A. Czy planuje pan zakup jakiś nowy ciągnik? Nie planujemy. Mamy, można powiedzieć, że mamy zapas mocy, której w ciągnikach jest. Jest 3 ciągniki, także nie potrzeba nam więcej ciągników. Jedynie co chcę zakupić to koparkę, ładowarkę. Tomasz Gerc. Czy do produkcji tytoniu potrzebne są jakieś specjalne zezwolenia? Trzeba zgłosić gdzieś jakieś kontrole ze względu na taką uprawę? Ja już mówiłem. Trzeba zakontraktować tytoń w firmie skupującej lub zgłosić do KOWR-u lub przez grupę producencką. I tam wszystko tam powiedzą. Znaczy to samo zgłoszenie chyba do KOWR-u to jest zezwoleniem, no, do uprawy tytoniu. No i jest oczywiście, że zgłosić jako ilość produkcji, no jak i REO. Trzeba po prostu zapisać działki, na których się tam będzie sadzić. Także tu jest takie, no, ale tak jak w każdym chyba uprawie. Pan Kimek, w jakim województwie mieszkasz? Mieszkam w województwie lubelskim. Patryk Kaplan, mieszkam w Tomaszowie Lubelskim. Mam pytanie, daleko pan mieszka od miasta? Troszeczkę. Może pan powie, na jakiej wsi mieszka? No, raczej powiem tak, że...
Kto no, będzie chciał wiedzieć, to będzie. Nie jest wielką tajemnicą. Jeżeli tam się ktoś dopyta, to będzie wiedział. No. Znaczy nie zdradzamy tak. Znaczy, część ludzi wie, ale tak. Kto będzie chciał wiedzieć, to znajdzie. To znajdzie, no. Żadny roli zadał dłuższe takie pytanie. Witam. Moje pytanie dotyczy przyszłości polskiego tytoniu. Jak pan uważa, w którym kierunku to wszystko zmierza? Jestem młodym rolnikiem, który uprawia tytoń od 5 lat. Nie ukrywam, że nie jest łatwo przy tych cenach, ale kocham to, co robię. Tytoń uprawiany jest u nas drugie pokolenie. Zainwestowałem w nowy sprzęt i zastanawiam się, czy będzie można się w tej branży utrzymać na dłużej. Wrócę do opłaty do produkcji? Wiecie, poczułem się normalnie tak, jakbym kiedyś ja jako młody, który zaczynałem uprawiać tytoń, załóżmy, przyjąłem gospodarstwo po ojcu, prawie tak samo. Lubię tę uprawę, pewno jak ten widz, który zadał to pytanie, ale czy będzie się dalej opłacać, to naprawdę nie wiem. To trzeba, jak to się mówi, zobaczyć, co będą, jakie będą ceny nawozy, jakie będą ceny oprysku, wiecie, to trzeba wszystko przekalkulować. No, powiem tak, fajnie jakby było dalej, jakby ta uprawa się opłacała, bo naprawdę parę tysięcy osób utrzymuje się z tej uprawy. Ta uprawa jest dobra na przykład na niewielkie gospodarstwa, nieduże, żeby tam opłacalność, w sumie ja bym się powiedział, że zaczyna się dopiero od 2 hektarów, bardzo pracochłonna. No tak jak, no jak to wszyscy plantatorzy tytoniu, którzy uprawiają, to wiedzą. A jak to dalej się będzie, naprawdę nie wiem. Sam mam pewne obawy. Wiecie, jest wprowadzony ten Zielony Ład w całej Unii Europejskiej, także ja tutaj nie mówi się o tytoniu, ale czy w tej Unii się nie myśli o tytoniu, to trudno powiedzieć. Także trzeba obserwować rynki, trzeba obserwować, co się dzieje. No i jak ktoś mówi, trzymajcie rękę na pulsie. No ty będziesz uprawiał dalej. Ja będę uprawiał dalej, ile się da, no wiecie. Ja więcej nic nie potrafię robić, no. Dopóki dam radę. Dopóki dam radę, no. Drugie pytanie dotyczy odległości sadzonek w rzędzie. Jaka jest między nimi odległość u pana w gospodarstwie podczas sadzenia i jaki ma wpływ odległość w rzędzie na plon? To jest tak, u mnie, ja sadzę w systemie pasowym, czyli tak, 60-80, 60-80, jak ktoś wie, no wie, między sadzonkami to jest 45 cm, ale tu bym wolał, żeby było 50. Jest troszkę to za gęsto, ale nie wiem, jak to zrobić. Musiałbym jakieś przekładnie zrobić na sadzarce. Sadzarkę mam taką typowo łapkową, jak wiele osób ma. I jak wpływa to na pewno? Przy gęstym zasadzeniu jest większy plon. Bo pamiętam, kiedyś agronomi mówili, żeby rzadko sadzić, ale bo to się wylicza, ile tych roślinek jest. Ja mam ponad 32 tysiące mam roślinek na hektar, także tu staram się utrzymać plon w granicach nawet ponad 3 ton. To naprawdę ciężko wychodzi, ale przy zasadzeniu na przykład 27-28 tysięcy, ten plon jest niższy. I nie da się tego plonu uzyskać większego. Z tego względu jest za mało roślinek. I bym nawet powiedział, zaobserwowałem teraz, bo w tym roku posadziłem na 3 łapki, czyli był rozstęp 60 cm od roślinki i bardzo przy podmuchu wiatrów, bardzo mi powyginało krzaki, połamało mi krzaki, położyły się po prostu. Z tego względu, że było rzadko ich na polu. Czyli zauważasz mniejszy plan tam, gdzie jest 60 cm? Tak, na pewno, na pewno. Bo kiedyś sadziliśmy na 3 łapki, czyli odstęp 60 cm. W tym roku, ale kiedyś też sadziliśmy, bo agronomi zawsze mówili, że będą większe liście. Nie... Najważniejszą rzeczą to nie są większe liście, tylko bardziej bym powiedział kolor liści i wydajność z krzaka, ile tam tych liści na krzaku. Także odstęp nie idzie w parę z wydajnością, bym powiedział. Łukasz Kantor, jako jeden z pierwszych widzów tego kanału mam następujące pytanie. Co polecasz zwiedzić, zobaczyć z rodziną w waszej okolicy? I czy jest szansa was odwiedzić? Oczywiście nie z pustymi rękami. Śledzik się znajdzie. Śledzik. Powiem tak, nie, no u nas Roztocze jest bardzo pięknym krajobrazem. Tutaj jest chyba nawet Natura 2000. Jest kilka takich miejscowości, które są turystycznie odwiedzane. Na przykład Susiec, Józefów, Majdan Sopocki, są zalewy. Są na przykład szumy w okolicach Suśca. Naprawdę bardzo ładny krajobraz. Zapraszam do podróżowania tutaj w nasze rejony. A czy nas się da odwiedzić? No tak powiedzą, no jak już mówiłem, tak zbytnio odwiedzić nie przyjmujemy. No ale jakby tam ktoś, jakaś zawieruszyła się jakaś dusza, to też przyjmiemy. Lepiej poinformować też wcześniej. No oczywiście, no tak.
Powiem tak, że na przykład w tych czasach, w tym czasie, co na przykład ludzie odpoczywają, to my nie mamy czasu. U nas jest naprawdę na 100% pracy wtedy. Krzysztof Tysowski zadał pytanie. Co pan sądzi o nawarzeniu ziemi popiołem ze spalonego drewna w suszarni? Podobno to bardzo dobry nawóz. W pewnym momencie paliliśmy w mieszkaniu samym peletem, to ten popiół wyrzucałem na pole. Ponoć się sprawdza, wiecie? Ponoć się sprawdza, bo to jest naturalny odpad spalenia drewna. Przecież kiedyś ludzie wypalali połacie lasu, żeby urzeźnić ziemię. No to mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. No, sam wyrzucam popiół, ale z drewna na pole. Szymon Kowalczyk. Pytanie z serii humorystyczne. Czy lubisz z panem redaktorem czasem w weekend walnąć kielicha? Powiem tak, że ja nie spożywam alkoholu z panem redaktorem. No tak. Nie wolno pić w pracy. I po pracy też nie. Wojciech, czy pan myślał nad dodatkowym wykorzystaniem tuneli foliowych w celach zarobkowych? Jeżeli tak, to jaka uprawa wchodziłaby w grę? PS, może kwiaty na wszystkich świętych? Pani prezesowa tak lubi uprawiać. Powiem tak, w pewnym momencie myślałem nad wykorzystaniem później, ale z tego względu, że tak zbytnio nie mamy czasu i tutaj nasza obsada jest bardzo uboga, czyli bardzo mało nas pracuje na tym gospodarstwie. Myślałem nad jarmużem, nad sadzonką jarmuża, ale tutaj, jak to się mówi, pojawiły się takie problemy z typowym na przykład podlewaniem, wychowaniem tego jarmuża. To też nie jest takie proste, wiecie, to trzeba mieć czas. To trzeba poświęcić określony. A już jest wtedy, już na przykład u nas się trzeba było ten jarmuż siać chyba w maju, już wtedy są ciepłe, trzeba było pilnować z podlewaniem. Nie, to nie jest takie proste, żeby wykorzystać znowu ten tunel. Jak to się mówi, wykorzystujemy go, jak już nie wiem, czy oglądacie, czy widzieliście, mamy dwa tunele. Jeden jest w ogóle niewykorzystywany, a drugi jest wykorzystywany jako pomidory, siejemy tam, sadzimy pomidory, ogórki, takie warzywa dla siebie. A tutaj w celu zarobkowych to nie mamy czasu, powiem tak. Nie mamy czasu, bo dużo pracy jest przy tytoniu. Damian 5001. A czy kocisku pan redaktor lubi gumę turbo rzuć? No pewno jakiś młody widz zadał pytanie to. Nie, teraz tam nie żuję tak. Ale kiedyś pamiętam te gumy, to naprawdę to było jedną atrakcją. No. Pamiętam te gumy turbo, te gumy Donaldy, najlepszą rzeczą było to rozwinięcie tego obrazku. Tutaj było gumy turbo, to były tam samochody, były pokazane. No. Naprawdę, przypomniało mi się dzieciństwo. No. Kiedyś to się żyło, te gumy, szczęka bolała. Gamerman, ile lat pan uprawia tytoń? W sumie uprawiam tytoń od dziecka. No, ja pamiętam zawsze jako dziecko, nawet się pewnie, chyba raz się nawet zgubiłem na plantacji tytoniu. Pamiętam, że jak weszłem, to nie wiedziałem, którędy wyjść. Ale to już uprawiam w sumie od dziecka. No tutaj chyba na moim gospodarstwie chyba 25 lat uprawiany tytoń. Nie było żadnej przerwy w uprawie tytoniu. No, zawsze były. Tam były mniejsze na początku areały, a później były większe. Także bym powiedział 25 lat jest uprawiany. Znaczy przeze mnie. No przeze mnie 25 lat. A tu jeszcze były uprawiane przez ojca. Także z tytoniem miałem od urodzenia. No. Jakie pan sieje zboża? Pozdrawiam. W tamtym roku zasialiśmy żyto, i grykę, i owiec. Owiec siejemy na własne potrzeby. Tam chyba zawsze sieję jakiś pół hektara owsa, bo też nie robię takich magazynów owsa, żeby go spalić. Wystarczy mi tam jakieś 2 tony na sezon zimowy. A że to tam się sprzeda. Michu, Krzychu, nie myślałeś o na przykład uprawie dyni lub innych podobnych upraw jako dodatku do tytoniu? Bo skoro mówisz, że zmieniasz hektary zasiewu tytoniu, to trochę pola wolnego ci zostaje. Pozdrawiam. PS, szacunek dla ciebie, że jako rolnik popierasz Konfederację. Co z to dyniu? Wiecie, te dynie też trzeba umieć jakoś uprawić. Ona niby sama rośnie, ale też tak nie urośnie sama. Uprawiając tytoń, zajmując się nim, nie mamy czasu na inne uprawy. I to tak może część osób nie zrozumie. Nie mamy czasu, jak to się mówi, bardzo mało nas przy tym pracuje i to jest ciężko cokolwiek wygospodarować. Na przykład nawet same żniwa, jak my w określonych na przykład dniach zrywamy tytoń i w tych dniach się jest pogoda, to pasowałoby też wykosić. I tak nie ma czasu, żeby to tak
dwa w jednym zrobić. No. Chociaż czasami się udaje, bo ja na przykład koszę, to mam znajomego kombajnistę, to tam postawię mu przyczepę, on wykasza, no ale później nawet nie mam czasami kiedy to ściągnąć, bo przy uprawie naprawdę jest dużo roboty. Fajnie, że ktoś lubi Konfederację, ja też lubię Konfederację. Ja myślę, że w najbliższych wyborach będą mieli nawet dwucyfrowy wynik w Sejmie. Na pewno wejdą do Sejmu i dwucyfrowy będzie wynik. Jakub Treć, ile ma pan lat i pan redaktor? No ja mam... Ja bardzo staro wyglądam, no. Tak jak mój rocznik, 75. 75 lat mam, no wiecie, no. Jak ktoś mówi, że mam więcej, no to trudno. Może to tak wygląda, no ale jestem 75 rocznika, czyli mam 47 lat. A pan redaktor ma chyba 23 lata. No tak, mam 23. 2.8.12. Kiedy remont to 25? Chyba już to pytanie było, także chyba go muszę przełożyć na następny rok, bo w tym roku będę remontował, konstruował nawożenie punktowe w sadzarce tytoniu, punktowe, także jeszcze chyba nikt tego nie zastosował. Ja może będę pierwszy, pokażę wam, także oglądajcie ten kanał. Jakie plany w 2022? Przeżyć. Pozdrawiam. Również pozdrawiamy. Kurczę, no wszystkich pozdrawiamy. Nie oczywiście, mówimy. Nie ma wyjątku. Wszystkich pozdrawiamy. Wszystkich tak, nie odpowiadamy na to pozdrawiam, ale pozdrawiamy wszystkich oczywiście. Pan Tadeusz zadał pytania. Ten co z tego? Z Nickiewicza? Tak, Sienkiewicza. Sienkiewicza? Nie. Tak, Wódka. Co sądzi pan o marce Ursus Izator? Na dole jest Wódka. Tak? Pan Tadeusz zadał pytania. Co sądzi pan o marce Ursus Izator? Zatora nigdy nie miałem. Ponoć ciągniki dobre, wytrzymałe. Z tego co wiem w tych starszych wersjach. Nie wiem jak to teraz w tych nowszych wersjach. A co do Ursusa, nie wiem czy to na przykład Ursusa tego polskiego. Prawdopodobnie tak. Powiem jedno. Nie sprzedawajcie starych ciągników, nie wyzbywajcie ich, bo naprawdę one będą chodzić jak najdłużej. Tam jest bardzo prosta konstrukcja, bardzo prosto jest naprawić. Części są na przykład tanie. Te nowe ciągniki to już nie to, moi drodzy, to już nie to. Czy Ursus dobrze się sprawuje i służy bezawaryjnie? Jak na razie się dobrze sprawuje, chociaż tam mam wyciek przy filtrze hydraulicznego oleju, ale to jest, jak to się mówi, prawdopodobnie uszczelka trzasnęła. Da się naprawić, tu żadnych jakichś takich awarii nie było. Ante Kowalski, czy planujecie zakup nowych maszyn albo traktora? Powiem tak, co do traktora to już mówiłem, nie planujemy. A co do nowych maszyn, no to z tych maszyn co do uprawniania ziemi to już mamy chyba wszystkie. Prawdopodobnie będziemy rezygnować z uprawy w ogóle, jedynie zostaniemy przy tytoniu. Zobaczymy jeszcze jakie będą ceny nawozu i oprysków. Bo musimy to przekalkulować, czy nam się to opłaci. Nie będę uprawiał, żeby dokładać do tego, żeby później zysk z tytonium pchać w uprawę zboża. Także tutaj będziemy patrzeć, jak to będzie. No, zawsze to można zrobić jako poplon. Prawdopodobnie będą większe dopłaty do poplonów takich, co się nie zbiera w dopłatach. No. Henryk pyta. W sumie to nie mam pytań. Bardzo lubię was oglądać, jest wesoło i do rzeczy. Daję komentarz do zasięgu. Wróć. Jednak pytanie. Czy w waszym gospodarstwie opłaca się mieć 3 ciągniki, zwłaszcza te 25? Pozdrawiam i lepszego nowego roku. Dobrze jest mieć kilka ciągników, bo można ich podpiąć pod określone maszyny. Na przykład ja już przy sezonie tytoniowym, to Ursus jest podpięty pod sadzarkę. T25 podpięty jest pod opryskiwacz, a John Deere jest podpięty pod agregat. I tak to się, jak to się mówi, zmienia. W sumie nie muszę ich odpinać. Jak trzeba, to wyjeżdża się, jest szybkość, szybciej się wyjeżdża w pole, no niż trzeba po prostu odpinać jednej maszyny, wpinać drugą. No. Czy to jest ekonomiczne? No na pewno ekonomiczne. Dużo się nie płaci na przykład ubezpieczenia za ciągniki w granicach 70 do 50 zł za każde ciągniki, także tu nie ma dużych kosztów. A jak jadę ciągnikiem jednym, to nie jadę drugim, także tutaj paliwo też nie idzie. Tomek Martin. Pytanie, czy i kiedy będzie remont pługa? Bo patrząc na jego stan, to cud, że przy zimowej orce nie zrobiło się z niego radło. Kurczę, moi drodzy, wy nie wiecie, co to jest Neumayer. To jest pług, który ora bez lemieszy. No. Tak popatrzyłem później na te skiby, co tam ziemi tej... Tam nie było różnicy, czy to miało lemiesz, czy nie miało lemiesz. Tak się zastanawiam, jak zdążę, to powymieniam wszystkie lemiesze. Ale jak nie zdążę, to też zoram. Niemiecka stal. Niemiecka stal, z czołgu, z Tygrysa.
Fajej, czy myślisz o przekształceniu gospodarstwa na ekologię? Tytoń to moim zdaniem za kilka lat Unia wykończy. Nie wiem, co będzie za kilka lat. Naprawdę, jeżeli Polska przyjmie ten pakt, ten zielony ład europejski, no to będzie po rolnictwie i nie wiem, czy ta ekologia, na czym będzie polegać ta ekologia. Trzeba trzymać rękę na pulsie. Dopóki się da uprawiać tytoń, to będę uprawiał. A co później będzie, to nie wiem. Naprawdę nie wiem. To są za szeroko zakrojone plany przy takich cenach w ogóle tych nośników prądu czy gazu. No. Także to jest wszystko ryzykowne. Też nie jest powiedziane, że nie zmieni uprawy, ale jak to się mówi, gospodarstwo jest nastawione na tytoń i tak zostanie. No. Na razie. Berder, czy były rewolucje rządkowe po suStreamingu? Nie, no wiecie, no takich rewolucji może rządkowych nie było, ale no nitkę puściłem. No z tego soku chyba. Dobra. Kamil Ciura. Krzyśku, czemu zamiast żyta nie posiedziesz sprzężyta? No tak jak mówiłem, no to też nie jest gospodarstwo przygotowane na jakieś... Nie mam takich magazynów na zboże. Jedynie co moim magazynem to są przyczepy, a tych przyczep też nie mam dużo. Wiem, że żyto mniej plonuje, wiem o tym i może to jest taką moją zaletą, że ja sieję żyto, bo ja to utrzymam ich, będę ich magazynował na przyczepach, bo pszenżyto plonuje prawie dwukrotnie więcej i no nie mam takich spichlerzy. No, wiecie, no, na początku myślałem, jeszcze rok temu myślałem, żeby zakupić jakieś silosy, jakieś dwa silosy, nie wiem, no, nawet jeden silos 10 no, czy 15 tonowy, żeby tam to magazynować, żeby później sprzedać. No ale teraz sytuacja jest taka nieciekawa, także chyba zrezygnowałem z tego planu, bo naprawdę kiedyś myślałem o zwiększeniu uprawy zboża, przejść na zboża, bo zboże nie wymaga takiej pracy, nakładów takiej fizycznej, a teraz to już w ogóle nie wiem, o czym myśleć. No, na pewno będzie uprawa tytoniu i żeby to miało zysk, no bo wiecie, uprawiać zboża i żeby dopłacać, bo tam nawet ktoś wyliczył, że ile mu zostaje z tego zboża, no to wiecie, to jest koszmar, bym powiedział. No także niewiele. A u nas jeszcze te ceny nie są tak jak na przykład, nie wiem, jak ktoś tam liczył, że żyto na przykład kosztuje no 900 zł za tonę, a u nas ja sprzedałem za 600, no i ktoś się dziwi, że ja sprzedałem za 600 zł za tonę. No u nas takie ceny są, nie będę przecież jeździł nie wiadomo gdzie. Tomasz Lewandowski, drugie pytanie. Witam, mam dwa pytania, szanowny panie. Pierwsze to, ile kosztuje procent tytoniu, aby zrobić z niej paczkę papierosów? Wiecie, nigdy nie przeliczałem, ale prawdopodobnie z kilograma tytoniu robi się 70 paczek? 60 paczek? W takiej granicy. Coś takiego, to można zobaczyć, poczytać ile na paczce jest tych gramów tytoniu, tam pisze, no i przeliczyć jaki jest kilogram i ile z tego kilograma można zrobić, koło 60 do 70 paczek tytoniu. No to można policzyć na sztuki, paczce jest 20 papierosów, no. Nigdy nie przeliczałem tak. Drugie pytanie. Czy był pan kiedyś w Bydgoszczy? Nie byłem w Bydgoszczy. Ja tam za wiele, ja taki domowy jestem. Zbigniew Kowalski za pytanie. Witam. Ja mam pytanie do redaktora. Kim jesteś, ile masz lat i czy jesteś synem Krzycha? Kim jestem? No, jestem synem Krzycha, to jest fakt. Lat mam 23. No i jestem redaktorem tego kanału. No redaktorem, montażystą, wszystkim. Osobą za kamery. A kiedy lektorem. Pan redaktor pokaże swoją kwadratową szczękę? No na 100 tysięcy subskrypcji wychodzę przed kanał. Ja wiem, że to się uda. Wierzę, że jestem pewien tego projektu i że osiągniemy takie subskrypcje, taką widomę. Trzymajmy pana redaktora za słowo. Jestem pewien, że tam to się uda. Jak no, nie fajnie, będzie super. To przyszło, no to wyjdę przed kamerę i ruszę to wszystko. No, tato może nie domaga mój. Ile masz hektarów? W sumie wszystkiego jest 10 hektarów. Z dzierżawami tam chyba mam 7 plus 3 hektary dzierżawy. Synek 2115. Wolisz stare czy nowe ciągniki? Fajnie jest jeździć nowymi ciągnikami, bo jest wygodnie. A jednak wygoda nie zawsze idzie w parze, załóżmy, z ekonomicznością, bo te ciągniki nowe potrafią się psuć. No ja zakupiłem takie ciągniki, które tam mało i tej elektroniki, ale niektóre naprawdę są tak zaawansowane, tej elektroniki napchane, że zastanawiam się, jak długo to pociągnie. Także fajnie się jeździć nowymi ciągnikami, jest wygodnie, są wyciszone, ale tymi starymi też się fajnie jeździ, no. Wiecie, czuć, że się jedzie, no. Wiecie, jak się jedzie tym Władimircem, jak jadę, to wiem, że na pewno dojadę. A jak tym nowym jadę, tylko słucham, czy coś się nie stuka. A nie odwrotnie?
Nie, właśnie, tutaj w tym nie ma co słuchać, bo wszystko stuka, ale jedzie. Wolisz Zetora czy Ursusa? No Zetora nigdy nie miałem, no, czy Ursusa. No Ursusa pewno, tego polskiego typowo Ursusa. No powiem tak, że nie było okazji takiego Ursusa zakupić. Od początku był Władimirec, czyli T25. No ale później się to zaczął, John Deere i później ten Ursus, ale to koreańskiej produkcji, to już nie, to nie ma porównania koreańskiej produkcji do tego typowego, starego naszego Ursusa. To tylko logo. Ursus lubelskie. Czy Kocisko ma tatuaże? Nie mam żadnych tatuaży, no. A, mam tu, tutaj, o, mam takie dyndzla. Bawię się nim. Negus, jak tam zdrówko panowie i pani? No, w sumie dobrze, jest dobrze, bo jak już mówiłem, nie wiem, czy ktoś oglądał, robiłem to moje postanowienie, że zbadam się po nowym roku. Tak, już przeszedłem pierwsze badanie, czyli zrobiłem sobie badanie krwi. Tam badanie krwi, ciśnienie zmierzyłem, bo byłem pani doktor mojej rodzinnej. Badanie krwi, cukier w porządku. 90 chyba 7 miałem cukru, także naprawdę wzorowo. EKG było w porządku. Jeszcze dostałem skierowanie na prześwietlenie klatki piersiowej i na USG brzucha i na kolonoskopię, ale ja mówiłem pani doktor, że mi kolana nie bolą, no, ale zrób kolonoskopię. No, dobra, już dobra, dałem skierowanie, to już zrobię. Niech tam będzie. No. Agrovideo, team. Plus i minusy w Unii Europejskiej, pana zdaniem? To pytanie rozszerzymy w jakimś tam odcinku, bo planujemy takie serię z panem redaktorem o poruszenie takich tematów, ważnych, unijnych, na przykład zajmiemy się polityką, zajmiemy się jakimś taką ekologią, także tu będzie jakiś oddzielny odcinek, taki dłuższy, bo tutaj można się ja jak się rozgadam na temat Unii, to czasu zbraknie, także to będzie nieciekawe. Także to pytanie zostawiamy na oddzielny odcinek. Paweł Kowalski za to pytanie. Kiedy odcinek z lasu? Już niedługo. Musimy tam ściąć parę sosen, bo brakuje nam materiału na dach, na suszarnię. Tak jak już zapowiedziałem, nie wiem czy oglądaliście, będziemy wymieniać połacie, znaczy cały dach na suszarni. Także troszkę nam materiału brakuje. Także będzie ciekawie. No, wszystko na wiosnę się okaże. No, będę robił go sam. No i zobaczycie na moje umiejętności. No. Michał, 197. Panie Krzysztofie, a może spróbuję panu uprawy łubinu w tym roku? Łubin słyszałem, że on się pali. Jeżeli coś się da spalić, to ja chętnie będę to uprawiał. Czy uprawa łubinu? No, też musiałbym się pierwszy rozeznać, czy jest jakiś po prostu skup tego łubinu. Wiem, że coś centrala nasienna u nas przyjmowała, czyli w mojej okolicy łubin. No ale też chyba trzeba będzie go, czy można było zakontraktować, no nie wiem, zobaczę, jak to się opłaca, jaka jest cena, naprawdę nie wiem, jaka jest cena teraz łubinu. No. Kuba Król, ile masz hektarów i po ile koni mają twoje ciągniki? Pozdrawiam. No, tak jak mówiłem, całe gospodarstwo jest w granicach 10 hektarów, a ciągniki są T25, Ursus C350 oraz John Deere 65 koni. Radosny za to pytanie. Kiedy film z jedzenia szwedzkich śledzi pod okiem Komisji Kontroli Gier i Zakładów? Po ostatnim degustacji śledzika, czyli filecików, mam taką nieodpartą chęć spróbowania tych śledzi, jak to się mówi, pierwszego sortu, czyli z bebeszkami. Także już niedługo, może nawet w lutym, spróbujemy nagrać film jedzenia z bebeszków, chociaż część osób zarzuciło mi, że nie miałem węcha ani smaku, chociaż to jest nieprawdą, ale postaram wam udowodnić się, że pewne rzeczy się da zjeść, no, jako rodowity Szwed. Może dostanę obywatelstwo szwedzkie. Także spróbujemy z śledziku z bebeszkami. Także już wiem, co to jest. Zapach będzie znajomy, także będzie fajnie. No, oglądajcie. Jarek D. Krzychu, jak temat z fotowoltaiką? Rozważasz, czy dałeś spokój? Jak już mówiłem, nie mam określonego dachu. Czyli ja chcę tę fotowoltaikę założyć na tym moim nowym dachu, który go wykonam. Także ja tu tak się mocno nie będę śpieszył, chociaż chciałbym znać wycenę tej fotowoltaiki, bo będę chyba zmuszony ją założyć z tego względu, że ceny prądu będą szły w górę. Nawet już po kwietniu już będą inne te systemy rozliczeniowe tej fotowoltaiki, czy wtedy będzie się sprzedawać i kupować prąd w tym samym czasie. Ale nawet i chyba i to będzie mi się opłacało. Może to jakieś przesyłicie się zjawi,
jak to się mówi, wyliczymy koszty tej fotowoltaiki, bo tak, wiecie, to jest tak, bo można było wyliczyć nam na podstawie, no nie wiem, tych firm, które tam sprzedają, można było zadzwonić, ile kosztuje, ale tu jest tak, tu jest dłuższy kabel prądu, chciałbym wiedzieć, gdzie, czy to się, czy trzeba go zakopać, czy go można puścić górą na przykład, no takie wiadomości chciałbym wiedzieć, no może niedługo się ktoś jakiś się zjawi co do i mnie w sumie tak wyceni konkretnie, ile to będzie kosztować, no. A wtedy przeliczę, no słuchajcie, przeliczę, mniej więcej zobaczę, ile będzie wyprodukowany ten prąd i ile wyprodukuje tego prądu. Zużycie to wiem, jakie mam. No także to wszystko jest do ogarnięcia, no to nie jest powiedziane, że... Powiem szczerze, że nie chciałbym zakładać teraz w tym takim szale, bo taki jest szał. Ludzie tak się śpieszą z fotowoltaiką, bo będzie inny system rozliczeniowy, żeby czasem ktoś nie spierdzielił po prostu roboty. No. Paweł Kazanowski zadał pytanie, jaki ciągnik mieliście przed John Deere'em i Ursusem nowym? No, pierwszym ciągnikiem był ciągnik T25, on był od nowości, czyli ojciec go zakupił w 1987 roku na jesień. Także ten ciągnik był pierwszy i powiem, zadowolony jestem, fajny ciągnik. No. Jeszcze jak nie było John Deere'a 6 hektarów uprawiono, no to nie jest dużo, no, taki ciągnik to nie jest dużo. A samego tytoniu? Jak Władek był tylko? Nie, 2 hektary ponad? Uprawiałeś wtedy? Tytoniu wtedy było około 2 hektarów, no ale to tak wszystko się przecież uprawiało, no. Ale ciągnik fajny, no. Agroteam Mazury, w którym roku założono gospodarstwo? No to całe gospodarstwo, jak to się mówi, drugim pokoleniem jestem, no. Kiedy ojciec, kiedy założył, kiedy tam uprawiał, no nie wiem, w latach, nie wiem, 70., od 70. roku, no tutaj to nie jest takie wiele pokolenie, tylko to jest drugie pokoleniowe gospodarstwo, no. A ja tak rolnikiem zostałem od 1996 roku, no przypisane zostało jakieś tam chyba hektar 20, wtedy zostałem rolnikiem, no. Ale wtedy jeszcze pracowałem tak na etacie, no tak rolnictwem tak się nie zajmowałem, no jako młody człowiek wolałem pracować, a teraz to się zajmowałem się tym rolnictwem, bo to jest najuczciwszy zawód, wiecie, jak nie posypiesz, to nie pojedziesz, jak nie nasypiesz nawozu, to nie urośnie, no. Klej 1, 2, 3. Ile lat masz i czy żonę masz? Jest po prostu może jakiś nowy widz. Pierwszy raz mnie oglądał, także nie, no zachęcam do obejrzenia wszystkich moich tych filmów, które nagrałem. Oczywiście żonę mam. Żona no, ma pseudonim pani prezes. No. Ile masz lat? No ja już mówiłem, mam 47 lat, no chociaż może wyglądam o wiele starzej. No trudno, łysy jestem, no. Jak to pani, jak mi robiła pani EKG, to mówi, o jaki on zarośnięty tu na klacie, ale gładki na czole. Magister Krystian Bagiński. Co się stało z przedstawicielem od fotowoltaiki? Miał być i był, czy nie? Czy uciekł, bo wystarzył się pytań? Nie wiem, powiem tak, że było już, w sumie tych przedstawicieli chyba było już 3. Wszyscy się umawiali, nikt się nie zjawił. No tutaj ze mną to się umawiał ten drugi. Już tak miał przyjechać na 100%, ale tyle co powiedziałem, że chcę nagrać z tego film, to już nie przyjechał. Później odezwał się tutaj na stronę chyba moją kanału, to do pana redaktora, bo pan redaktor tutaj trzyma pieczę i też się umawia na określony dzień. No w sumie czekałem. Znaczy ja to ogólnie jestem w domu, dla mnie może i w niedzielę przyjść, no. I też się nie zjawił, też nie wiem, chyba tam... Pan ale ty nie chciałeś pisałeś. Nagrywać wtedy już. No dobra, już bym nawet nie nagrywał. No już kurczę, no ale pytanie chcę zadać. Mateuszek 2. Kiedy próba palenia w kotle łodygami tytoniu? Pamiętam, że był taki pomysł. No jest. Łodygi tytoniu właśnie, jak to się mówi, zamarzają czy nie zamarzają? Wysychają na polu. Skoro wiosny, czyli coś jak to wszystko obsechnie, a u nas, jak to się mówi, troszkę śnieg dłużej poleży. Jedziemy. Nie wiem, jak to ściąć. Może zetniemy mengele, czyli sieczkami do kukurydzy. No i będziemy palić. Może będziemy palić dopiero na drugi rok, albo sprawdzimy go, jak będzie się spalać, na przykład będziemy ogrzewać ciepłą wodę. Wiecie, to jest projekt, który, jak już zapowiedziałem, kontynuuję go. Zostawiłem, nie wiem czy ktoś wie, zostawiłem 4 takie rządki łodyg tytoniowych. Oni bardzo ładnie wysechły, bo gdzieś ostatnio nawet byłem na polu. Może nawet przejdę teraz, może nawet w niedzielę, jak się uda, to tam na spacer pójdę z moimi psiaczkami. Zobaczę, jak te łodygi się trzymają, no i coś będziemy kombinować, no. Zobaczymy. Dobry projekt, no. Nikt jeszcze tego nie próbował. Koroten zadał pytanie. Jak wyglądają zarobki z YouTube'a? Czy jakieś firmy wejdą w współpracę? Kurczę, zarobki z YouTube'a są marne, ale zachęcam każdego do założenia swojego konta. A co do jakiejś współpracy, to mamy taką współpracę z firmą Najlepszy Ekogroszek, czyli testujemy
opał, czyli ekogroszek do kotów z podajnikiem, ekogroszek i pelet z firmy Najlepszy Ekogroszek. Na co robki z YouTube'a? Byle jakie! Za milion wiesz, jak to mam na zrobić. Zawsze mówię, że każdy niech spróbuje, no. No ale może ktoś chce wiedzieć, ile to. Nikt się nie chwali z robkami na takim rolniczym YouTube. Takie pytanie to zadajcie Joker Farmosi. Ty jesteś śmieszny. Za milion wyświetleń można no to 6 tysięcy zarobić. No, milion wyświetleń, wiecie co. Tylko trzeba pamiętać o podatku dochodowym. Pierwszy milion. No to ja nie znam się, ja to tylko gram. Wszedł Nowy Ład. Jest składka zdrowotna teraz. Dodatkowy podatek. Jest ZUS. Są koszty tego. Ale można zarobić. Jak ktoś generuje ten milion miesięcznie, to może zrobić. Milion? No tyle, co na etacie. Och, kurcz. Arek Sitko, ja mam jedno, ale nie w temacie rolnictwa. Gdzie u łysego kończy się grzywka, a zaczyna się czoło? Na plecach. Piotr Wójcik. Witam, ja mam sugestię, żeby sprzedać talerzówkę, dołożyć i kupić agregat talerzowy. 2,2 metra lub 2 metry. John raczej da radę. C360... Jarka Ogarka daje radę. Z pozdrowieniami. Powiem tak. Myślałem właśnie przy zakupie, jeszcze przed zakupem talerzówki, ten agregat talerzowy. Ja wiem, o co chodzi. Tylko wiecie co? On był droższy prawie dwukrotnie. Znaczy może nie dwukrotnie, tylko jedna. Ja zakupiłem to jakieś 3000 chyba 600 zł. Tę bronę talerzową. A taki agregat kosztował w granicach chyba 7 czy 8 tysięcy. Także to mnie cena po prostu troszkę odstraszyła, no. Dwukrotnie droższy. No, no, dwukrotnie droższy. Był droższy, no teraz jeszcze... Ja podejrzewam, że jeszcze jest droższy, także ja uważam, że ta brona talerzowa jeszcze jakby jej dał z tyłu jakiś wał, taki rurowy, to też by zdawała rezultat. No i za lekka też jest, trzeba było dociążyć 200 kg. Trzeba dociążyć na pewno, no na pewno efekt jest inny, jak tam... Ale będziemy robić obciążeń, no słuchajcie. Nagramy film, jak robimy obciążeń, jak zelwamy, betoniarkę się uruchomi, no, będzie wesoło, no. Jakubowski, Binkowski, witam, mam pytanie. Czy takie suchy tytoń można palić, skręcić coś w rodzaju cygaro? Nie znam się na tym, a oglądam pana filmy i zawsze mnie to ciekawiło. Pozdrawiam. Tak, tak, słuchajcie, można spalić. Wiecie co, jak kiedyś byłem mały, to paliłem taki, wiecie, worek. Kiedyś papieru tak nie było, to paliłem, pamiętam, worek po cymencie. Oddzierało się taką kartkę. Kruszyło się tytoń i tutaj się skręcało jakiś taki młody gówniarz, po prostu to paliłem, no efekt murowany, oczy czerwone były, no i odlot. Papier paliłeś. Maciuś T. zadał pytanie, dlaczego dlaczego zmieniliście opony w Nowym Ursusku? Powiem tak, że te opony były typowo, jak się mówi, koreańskie. Oni były tak zwane ryżówki, czyli tak na takim terenie podmokłym, a na terenie takim suchym one po prostu skakały. No. True Seeker. Czy chcę uciec ze Śląska na Lubelszczyznę? Czy można znaleźć tam jeszcze jakieś gospodarstwo, żeby sąsiedzi byli daleko? To jak nie, się tam żyje? To, nie, no lepiej na Śląsku, niech pan zostanie tam, bo to się byle jak żyje tutaj. No, czemu byle jak? Super jest. No jak, jedynie co, świeże powietrze mamy, polimy jako groszki. No, no i to. Bezdymnie, no. Kamil zadał pytanie, czy i dlaczego jesteś za PiS? Ogólnie nie jestem za PiS, bo wiecie, no, to nie jest tak, że jestem za PiS. No, pewne rzeczy mi się podobają, to co robi PiS, a część mi się nie podoba. Na przykład co mi się podoba? Cała sytuacja na przykład na wschodniej granicy z Białorusią. To jest okej. Okay. Bo ja nie wiem, jakby rządziła Platforma, to byśmy wszystkich puszczali jak w las, czy z nożami, czy z karabinami, czy z dynamitem. Wszystko by właziło i szłoby dalej, prawda? No część mi się nie podoba, na przykład PiS mi się nie podoba co do Nowego Ładu. Nowy Ład to jest taki nowy kłęb, bardziej skomplikowany. Ci, którzy, co całe prawo, które jest tam zawarte, to gospodarze, to jest chore. Bym powiedział, trzeba było użyć jakichś prostszych metod. No część mi się podoba po prostu, a część nie. No nie jestem tak konkretnie za PiS, no. Moi drodzy, ale jakby na przykład sprawa Turowa. Naprawdę, mnie Turów dzieli jakieś, nie wiem, 500-600 kilometrów, ale wiecie co, jak ja bym tam mieszkał, to też bym się zdenerwował, jak wychodzi jakiś wysoki sędzia z Komisji Europejskiej i mówi, żeby zamknąć Turów i płacić kary. Przecież ten Turów to nie jest jakaś, nie wiem, no, jakaś klapa od wieka, że się zamyka. Jednym ruchem zamknąć i otworzyć. To jest elektrownia, to jest kopalnia, to są miejsca pracy. Moi drodzy, a co mówią politycy opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej? Co mówi na przykład Trzaskowski?
No moi drodzy, zamknąć, po prostu zamknąć mówią. No, to mi się nie podoba. No, na przykład nigdy nie będę głosował na Platformę Obywatelską, bo nie lubię Platformy Obywatelskiej. Strasznie nie lubię, no. Nie lubię. I nie lubię. A kiedyś wam powiem dlaczego, no. Szefus 10XZ, kiedy pług do Ursusa? Co się kupił niedługo? Niedługo muszę sortować, muszę skończyć z tytoniem, z sortowaniem, sprzedać go i wtedy coś kupimy do Ursusa. Obiecujesz? Na pewno coś będzie. No, potrzebny jest. Kreślimy jara dwójkę? Tak, tak, wózki bowy obrotowe, fajnie się by tak tutaj by coś można było z tego zrobić. Na Nestle. Czy nie lepiej tytoniem przeznaczyć na własną produkcję i sprzedaż papierosów? Tym, z tą produkcją własną to nie jest tak jak na przykład w winiarniach wino, nie wiem, masło czy jakieś odsypki. To jest produkt akcyzowy, to trzeba na przykład dużą akcyzę zapłacić, za same badanie jest bardzo dużo. Dużo trzeba do laboratorium trzeba było dać po prostu, bo to jest produkt spożywczy. Produkt spożywczy ma określone normy jakieś. Także tutaj nawet nie wiem, czy bym spełniał te normy, bo nie wiem, czy ktoś, na przykład indywidualny plantator jakiś, sprzedaje produkt, nie, czy półprodukt. Tutaj także ja nie słyszałem takiego. No, choć powiem szczerze, takie miałem kiedyś takie marzenie, żeby produkować własne papierosy, jak niektórzy winiarze produkują własne wina, na przykład napis papierosy, kocisko 7-5. No. Chciałbyś mieć swoje papierosy? Tak, chciałem mieć. No marka osobista sobie kreujesz. Tak, wiecie, no czasami tak pomyślałem, może by napisał do tej Komisji Europejskiej o produkcji własnych papierosów, no. Ale wiecie, chyba to jest nieosiągalne. No. Moto Ginczel. Czy zamierza pan skończyć za kilka lat z YouTube? Nie wiem, wiecie co? Ja to tak bardzo lubię, że ja nie wiem, czy to skończy. Ja tu widzę, będę jakieś igoty z Kociskiem, będzie rozmowy polityczne. Nie wiem, to widzę, to nam się rozszerzy. No. Także ten YouTube wciąga, wiecie co? Wciąga. No, tak fajnie jest porozmawiać tak z wami, no. Zadajcie się pytanie, wiecie, ponad 100 pytań, wiecie, jak mnie to cieszy. No. Paweł H. Jak już pan redaktor zacznie się kremować, bo nieunikniony występ przed kamerą się zbliża. A co do pytań? Czy chciałbyś już zostać dziadkiem i czy pan redaktor czyni już ku temu kroki? Kurczę, no dziadkiem, no słuchaj, ja za młody jestem, żeby zostać dziadkiem. Słuchajcie, dopiero mi włosy zaczynają rosnąć, no. Także no to pytanie do pana redaktora, kiedy ja będę dziadkiem, no. Kiedyś będziesz. No kiedyś będę, no nie powiem, że... No to takie dziwne, no. Kiedyś będziesz. No kiedyś... kiedyś będę, no, odpowiedź. Czy kiedykolwiek w gospodarstwie było hodowane bydło? Było hodowane, ale na własne potrzeby, to my wiecie, jak to takie małe gospodarstwo, no jedna krówka, wiecie, dwie świnki na własne potrzeby, krówka na mleko, no. Radek, czy u was na wsi nawykają tutaj na druty i suszą w suszarkach na ramach, bo u mnie sąsiad jeszcze tak robi? Powiem tak, u nas chyba już na wsi tego nie robią, ale w sąsiedniej wiosce, chociaż był takie zamierzenie w tamtym roku, nagranie jak to się wszystko odbywa, czyli nawlekanie na drut, nie na ramki, tylko na drut, taki do, bym to powiedział, to jest drut wiązałkowy. Chcieliśmy tak pokazać, ale to też jakoś tak nie było czasu, ale mamy jedno miejsce, które jeszcze tam tak nawlekają tradycyjnie. No. Adam Majewski. Mam 4 hektary pola, które stoją nieużywane i podstawowe maszyny rolnicze. Czy istnieje uprawa, która mogłaby zacząć się zajmować na tym skrawku pola, nie angażując w to zbyt wiele czasu, gdyż na co dzień jestem człowiekiem mieszkającym w mieście i pracującym w innym zawodzie, aniżeli rolnictwo. Na tych 4 hektarach to bym posadził euro. Nie, no naprawdę, trudno powiedzieć, co by tak posadzić, żeby była jakaś opłacalność, żeby tak nie pochłaniała dużo czasu. No nie wiem, ja bym to posadził na przykład, no, coś, żeby dużo nie było, no, czyli gryka. Niedużo, no, 4 hektarów, 2 tony gryki, no, ekologicznej. Po 3000, po 4 nawet, no to 8000 jest. Ostatnie pytanie. Karol Kwiecień, co to? Masz dzieci? Tak, mam 2 synów, właśnie tutaj właśnie przyszedł jeden, młodszy przyszedł, to nie widzicie go, tutaj naprzeciwko mnie jest starszy, także 2 synów mam, tu obok mnie siedzi pani prezes, no. Także co moi drodzy, fajnie, że zadaliście ponad 100 pytań, cieszy mnie to, na przykład to co mogłem odpowiedzieć, to odpowiedziałem, no może niektórych to nie zadawala, bo może skróciliśmy te pytania do maksimum, bo naprawdę to trzeba było chyba ze 2 odcinki nagrać, także obserwujcie ten kanał, może zadamy znów jakieś tam pytanie, odpowiedzi po jakimś czasie, no, także co, trzymajcie się, miłej niedzieli wam życzę, smacznego obiadu, no i do następnego odcinka, na razie.